Historia Wandzina sięga początków XIX wieku. Wówczas to Junker pruski Andreas von Steckert, właściciel obszaru położonego między Kiełpinkiem i Polnicą, po burzliwym okresie wojen napoleońskich zbudował rezydencję myśliwską, pałac w Wandzinie. Przez kolejne lata obiekt zmieniał właściciela i funkcję. Był między innymi siedzibą nadleśniczego, własnością Ziemskiej Rady Gminnej. Przez chwilę rezydowali tu nawet czerwonoarmiści. W latach 50., 60. i 70. pałac i pobliski pawilon były też ośrodkiem wczasowym. Potem jednak wszystko popadło w ruinę. 3 listopada 1992 roku zniszczone obiekty wraz z 10-hektarowym obszarem wokół przekazano Stowarzyszeniu Solidarni Plus, które rozpoczęło tu budowę ekoszkoły życia. Jej pierwsi lokatorzy początki wspominają następująco. Kiedy tu przyjechaliśmy, był piękny widok na jezioro oraz zrujnowany pałac, z którego piwnicy przez sufit oglądaliśmy gwiazdy. Pustkowie, brak szaty roślinnej, pozawalane pokoje w pałacu, ale miejsce przepiękne, urocze, ze starym parkiem angielskim, z piękną strukturą pałacyku myśliwskiego, zrujnowanego, ale dzisiaj już odrestaurowanego po 30 latach. Przy czym dłużej tutaj jestem, myślę, że to są już moje ostatnie lata funkcjonowania jeszcze i działania w Wędzinie, to mi się nie chce wierzyć, że ten obraz, który został z 92 roku i dzisiaj ludzie w to nie chcą uwierzyć, dopiero jak oglądają zdjęcia archiwalne, co tutaj powstało przez ten czas. Dzisiaj Wandzin jest także miejscem, w którym schronienie znalazło 170 pogubionych życiowo osób. Gdyby zsumować wszystkich, którzy przez ostatnie 30 lat szukali tutaj swojej drogi, doliczylibyśmy się około 2000 osób. Obecną kadrę stanowi grupa prawie 100 specjalistów, dla których praca w tym miejscu jest pasją i przygodą. Wandzin jest wyjątkowy. Wandzin jest jedyny w swoim rodzaju, a przede wszystkim Wandzin tworzą ludzie. Myślę sobie, że to ludzie tworzą miejsca i dzięki kadrze, moim współpracownikom obecnym, przeszłym, jest wyjątkowym miejscem, który służy innym, tak? Który niesie pomoc, daje nadzieję, daje namiastkę domu, jest wrażliwy i myślę sobie, że to miejsce trzeba kochać, żeby móc w nim być. Przez lata Wandzińska Ekoszkoła Życia budowała sobie doskonałą renomę. W terapii uzależnień cały czas duży nacisk kładzie się tutaj na ergoterapię prowadzoną pod nadzorem kadry. Pacjenci sami prowadzą gospodarstwo rolne. Jedzą to, co posadzą i wyhodują. Pomoc drugiej osobie to kolejny filar procesu terapeutycznego. Jest też aktywność sportowa i kulturalna. W Wandzinie działa nawet ochotnicza straż pożarna. To nietypowe jak na placówkę leczniczą rozwiązania, ale przynoszą znakomite efekty. Myślę, że Wandzin już wiele lat temu wypracował sobie rolę takiej placówki, po pierwsze otwartej. Otwartej dla pacjentów, otwartej na potrzeby pacjentów, niedyskryminujących pacjentów ze względu na jakby ich objawy chorobowe i z sukcesem kontynuuje to, a wiele placówek w Polsce dopiero powoli zaczyna przestawiać się na tego typu tory. Ekoszkoła Życia w Wandzinie to także placówka sprawująca opiekę paliatywną.
Wśród pacjentów są nie tylko osoby w podeszłym wieku, ale też chorzy na AIDS i zakażeni wirusem HIV. Wszyscy oni tutaj mogą liczyć na godną opiekę. Jestem bardzo dumna. To jest takie miejsce, gdzie osoba zakażona wirusem HIV, osoba, która miała jakieś wydarzenia w swoim życiu trudne, znajdzie tu pomoc. Pracują tu osoby oddane od lat i myślę, że to jest taka perełka na terenie Polski. Życzyłabym, żeby takich ośrodków było jak najwięcej w Polsce i żeby wzorowali się na tym, co tutaj się dzieje i jak się pracuje z pacjentami. Podsumowaniem 30-lecia istnienia Ekoszkoły Życia w Wandzinie była uroczystość jubileuszowa, podczas której medalami Ludzie dla Ludzi uhonorowano tych, którzy niosą bezinteresowną pomoc placówce. Takie wyróżnienia otrzymali dr Marcin Bogórski, założyciel i fundator gabinetu stomatologicznego w Ekoszkole Życia, Sławomir Nowosadko, prezydent Rotary Club w Koszalinie oraz Orhan Kiziltas, członek Rotary Club z Prenzlau w Niemczech. Podczas tej samej uroczystości medalem Paul Harris Fallow odznaczono także wieloletniego pracownika, a obecnie też członka zarządu głównego stowarzyszenia i naczelnika Wandzińskiej Ochotniczej Straży Pożarnej Dariusza Skwierawskiego. Wspomniany medal przyznało mu Rotary International. Jest to najwyższe światowe wyróżnienie przyznawane przez tę organizację. Uroczystość podsumował występ Kamila, jednego z podopiecznych ośrodka, a obecnie także wolontariusza placówki. Biją zegary na koniec wieku, wolno płynie czas. Nie ma uśmiechu na mojej twarzy, mam tak niewiele szans. W niebie wrę. Bogowie strugą brwi, za dużo na nich grzechów świata, ocean ciepłej krwi. Nie ma miejsca na zbawienie.